Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Eukil. Witam Was w tym 7 odcinku moich przygód z Margonem. Co prawda dzisiaj może nie jako Eukil, a Accepted. Pewnie też w sumie. W każdym razie na pewno jeszcze nie raz wystąpię pod tym nickiem, ponieważ teraz gram na nim na świecie Nomada, świecie mobilnym, docelowo mobilnym, bo teraz jest on dostępny dla wszystkich, no rzekomo dla jedynie użytkowników systemu Android, na razie w przyszłości iOS i możliwe, że Windows Mobile czy Phone, nie wiem co dokładnie. W każdym razie sprytny użytkownik na pewno sobie poradzi z założeniem postaci poprzez komputer i nie mówię tutaj o wcale zmienianiu jakiegoś kodu, tylko są różne emulatory i inne bajery Androida, na których myślę, że można to spokojnie założyć, także nie ma z tym problemu. Graczy jest dość mało, jest to duży plus, chociaż mimo tego, że myślałem, że będzie tu dość kameralnie, to jest niestety, znaczy jest kameralnie może, ale to gracze tutaj nie wszyscy są tacy fajni, jakby się mogło wydawać. Wielu jest nobów, wielu jest prowokatorów i tak dalej. Ja tu nie gram może jakoś super długo, ale na tyle długo, że jestem w stanie to stwierdzić. Także ekspimy sobie tutaj na koboldach. 51 poziom, tropiciel. Na luziku sobie gramy. W sumie tak od dzisiaj zacząłem, bo byłem na wakacjach. Wróciłem tam kilka dni temu i sobie tam grałem nocami coś tam, bo ja lubię grać nocami, nie lubię spać za szybko. I chociaż to tak mam od może miesiąca, dwóch, nigdy wcześniej aż tak nie miałem. I sobie grałem, chociaż na wakacjach w sumie zawsze. I sobie grałem tam po nocach, jak nic się już nie działo, wszyscy u mnie spali, to sobie tam nabiłem troszkę, nabiłem 48. To naprawdę super wyczyn, jak na to, że ja miałem tam cały czas ping po 3000 i co 4 minuty rozłączało mi internet. O prędkości komputera to już w ogóle nie wspomnę, to było, nawet na normalnym internecie by się nie dało na tym grać specjalnie. W każdym razie już jestem w domu, już mogę sobie spokojnie pograć na dobrym sprzęcie. Tym bardziej dopisuje mi to, że teraz troszkę choruję. Znaczy, no tam uszy, przeziębienia, jakieś tam takie pierdoły. Aha, miałem sobie błogosławieństwo założyć, bo ogólnie rzecz biorąc to nie jest mój pierwszy materiał, jaki dzisiaj kręcę. Poprzedni mi się, tam musiałbym go odnowić, bo mi się zawiesił program, ale jakoś uznałem, że może nawet ciekawie gadałem, ale strasznie labiłem w grze, padłem chyba 10 razy. Także uznałem, że nie ma sensu tego wrzucać, bo po prostu zamyślony byłem, zagadany i jakoś w ogóle nie skupiłem się na grze, a teraz postaram się tego troszkę bardziej pilnować. Błogosławieństwo powinno mi jedynie ułatwić sprawę. Przywraca 96 punktów życia. Całkiem ładnie. Dobra. O, zobaczymy jak z tą grupką pójdzie. Na auto mi ją lubi wziąć. O, super, udało się. Znaczy udało się zaatakować ich naturowo. Bo czy się uda ich ubić, to nie, no spokojnie. Na szybką walkę padłem na nich 3 razy na filmie. Także było ciekawie. Fajne loty są z tych koboldów. To jest taki pierwszy exp, na którym możemy spotkać się z ciekawymi lotami. Znaczy, no i są tam jakieś w sumie tam gobliny i tak. Kurde, no. Ja pierdolę, no. Inaczej tego nie określę. Poczekajcie. Kiedy atakuje potwór, pozwala jej wybrać tryb walki. Tylko szkoda, że to jest zbugowane i nie zawsze działa. No ale dobra. Pójdziemy sobie na nopka i za 4 minuty tu wracamy. To się może trochę rozgadam tak off-topowo. Dzisiaj pobrałem sobie Windowsa 10. Znaczy dzisiaj, wczoraj to było. Bo dzisiaj jest 1:30, także ja żyję jeszcze wczorajszym dniem.
To, co szumi w tle, to jest wiatrak, już go wyłączam, bo teraz się zorientowałem, że to może szumieć, ale mi spokojnie w uszach i ja. Dobra, kontynuując, pobrałem sobie tego Windowsa, tam samo pobieranie trwało dość długo, zostawiłem komputer na noc, bo ja mam nie najciekawszy internet, a sam ten plik do pobrania dość dużo ważył, nie wiem ile mógł tam, myślę, że 15 GB spokojnie, także no bym sobie poczekał, jakbym chciał coś w tle robić, tym bardziej, że to mi by dość mocno muliło. No i później sobie zaktualizowałem, to już była formalność, tam niecała godzina i wszystko miałem, prosta instalacja, tutaj nie mogę się przyczepić. Kolejno musiałem sobie zainstalować sterowniki, z tym nie było problemu, bo oczywiście pobrałem sobie ze Steama większość, resztę uzupełniłem tam menedżerem do AMD i pobrałem sobie osobne, że chyba potem kartę dźwiękową, bo jakoś, znaczy sterownik do karty dźwiękowej, bo jakoś mi się on nie zainstalował. Co jeszcze? To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tę instalację, także większych problemów nie było. Ale sam Windows jako system 10 bardzo, bardzo mi przypadła do gustu. Ja nie lubię zmian. Miałem wcześniej 7, byłem do niej bardzo przywiązany. Nie sądziłem, że kiedykolwiek ją zmienię. Znaczy, wiedziałem, że kiedyś tam to nastanie, jak wyjdzie coś nowego, bardzo nowego, wszyscy nad to przejdą i wszystko będzie pod to wychodzić. Nie sądziłem, że przejdę na cokolwiek, zanim przestaną na ten system wychodzić interesujące mnie programy czy gry. A jednak bardzo mi się system spodobał, bo widziałem go u kolegi dość sporo mi pokazywał na tym współdzieleniu na Skype'ie. No i się dość zajarałem, poczytałem sobie o nim i uznałem, że pobiorę. Sam system działa szybciej niż 7 według mnie. Gry działają trochę lepiej. Ogólnie bosko wyglądają te przejścia, te ikonki, to wszystko. Nie ma jakiejś tutaj rewelacji może, ale czekajcie, co ja tu mam. Dobra, myślę, że mogę to wam pokazać spokojnie. Tu chyba nic nie mam. No. Aha, tu są jakieś tytuły. Dwa. Także, no. Coś widzicie, jeszcze nie są oswojone do końca z tym systemem. Jakieś błędy mi się zdarzają. To jest notatnik. Tu dla ciekawskich mam dwa tytuły, jakieś tam muzyczek, co sobie zapisałem. Bo, o, widzicie piękne ikonki. Bo sobie słuchałem dzisiaj OpenFM, jako że nie miałem jeszcze swojej muzyki tutaj na tym komputerze, tej co bym chciał, tylko taką oklepaną już. Bo oczywiście instalacja, przejście na 10 z 7 czy 8 nie kasuje wam plików, chociaż jest chyba taka opcja, ale można spokojnie przenieść to co mieliśmy, także nie ma z tym problemu. Wszystko jest na swoim miejscu. I znalazłem taką fajną stację z hitami z lat 00, z hitami z lat 90, klubowymi, i to mi mega przypadło do gustu, bo jestem fanem takich. Ja uwielbiam nowoczesną muzykę i w ogóle, ale jestem wielkim fanem takich starszych utworków właśnie z tych lat. Naprawdę bardzo, bardzo mi się one w większości podobają. Przywołują mi dużo wspomnień, miłych wspomnień i to mi się podoba. Lubię taką muzykę. Nie lubię jakoś tam rocka czy coś takiego starszego. Mnie to nie kręci, może jestem za młody na to, nie wiem, ale nie podoba mi się to. Chociaż zależy, czasami coś jest do przeżycia. I ogólnie takiej muzyki słucham, jeśli o mnie chodzi. Najbardziej taką lubię. No lubię też, jak jest jakiś dobry rap, to też sobie często lubię puścić. Niektórzy fajne przesłanie mają i to mi się podoba. Wielu jest, wiem, przeciwników, ale ja lubię, jak ktoś dobrze nawija. Nie lubię, jak ktoś tam, wiecie, jest taki komercyjny. Kurwa, no padłem. I robi to pod kasę, ale jeżeli czuję u kogoś taką prawdziwą zajawkę i ma fajne teksty, to jest super, nie? Ja, jak ktoś potrafi, to jest taka, wiecie, śpiewana poezja, nie? Jak ktoś potrafi fajnie to przekazać, to mi się bardzo, bardzo to podoba. Najchętniej, jeśli o mnie chodzi, to słucham Bezimiennych. Niestety już w niepełnym składzie od kilku lat, bo Mara odszedł do MDM-u. Tam z Mikiem i chyba już z Bezimiennymi nic na razie nagrać nie zamierza, a szkoda, bo chłop miał naprawdę wspaniały głos jak dla mnie, uwielbiałem tego wstawki. No i ogólnie to są
To są panowie chyba z Bytomia. Znaczy, chyba, no, na pewno. Bo bardzo fajne przesłanie mają. Widać, że wszystko szczerze. Każdy tekst mi ich wpada i bardzo ich lubię. Także, jeżeli chcesz sobie posłuchać dobrego rapu, to na pewno to mogę polecić. Ja nigdy nie byłem z jakimiś tam komercyjnymi, bardziej takimi znanymi, wiecie. Ja ogólnie nie lubię znanych rzeczy, nigdy nie lubiłem znanych filmów, nigdy nie lubiłem znanych gier, nigdy nie lubiłem znanych właśnie twórców. Chociaż teraz bym chętnie zagrał w jakąś znaną grę, bo to ma swoje plusy. Ma takie plusy, że wiecie, że możecie łatwo kogoś znaleźć do tej wspólnej gry też w realu. Możecie sobie, wiecie, mieć pewność, że to na pewno postoi. No, taki CS czy LOL, no, to jest pewniak, że to jeszcze będzie stało. Takim argonem, może nie jest to jakoś mało popularna gra, bo na polskiej scenie, jeśli chodzi o przeglądarkowe, to jedna z najpopularniejszych, ale to może paść w każdej chwili, nie oszukujmy się, chociaż wiadomo, zwraca im się to na pewno i to z niezłym procentem, skoro mają aż tak wielu pracowników, jak mają. I wydaje mi się, że przez najbliższe lata na pewno nic nie padnie. Ale jest taka możliwość, bo na pewno większa niż w przypadku jakoś, tak jak mówię, CS-a. I takie gry nie są pewne, takie mniejsze. Już mniejsze to w ogóle nie powiem. Często mi się tak zdarzało, że w coś grałem i zamkali. Chociaż ostatnio fenomenem było to, że EA zamknęło tam swoje kilka darmowych gier. Chyba to był Battlefield Heroes i Need for Speed World między innymi. Chyba też FIFA World. Z tego co wiem, to Need for Speed już tworzą fani wersję też offline, ale mi się ten Need for Speed akurat nie podobał. Model jazdy był dla mnie do dupy. Szczególnie jak w każdym Need for Speedzie, według mnie jest do dupy model jazdy. Kiedyś uwielbiałem tę serię, ale chyba z tego trochę wyrosłem, bo nie kręci mnie już takie coś, że wjeżdżam w barierkę i w ogóle się o nią ocieram i jadę nie wiadomo jak daleko. Choć w GTA mi się to bardzo podoba, bo jest fajnie rozwiązane. I w GTA gram do dzisiaj na serwerach Race, San Andreas oczywiście. I tak to wygląda. Chciałbym Was też zapytać o jedną rzecz. Co byście powiedzieli na to, żebym raz na jakiś czas wrzucił na moim kanale coś innego niż Margonem? Mianowicie chciałbym nakręcić kilka innych gier. Do dyspozycji macie oczywiście CSGO, o którym już chyba wspominałem, że zacząłem znowu trochę grać. Póki co muszę dobić ten poziom cały nowy, żeby sobie turniejowe jakieś grać, ale to mniejsza o to. Też macie do dyspozycji Euro Truck Simulator, chociaż na razie mnie nie bardzo to kręci, bo nie mam specjalnie z kim grać. Gra już mi się trochę oklepała i co więcej, mam ją trochę pobugowaną, musiałbym trochę poszperać w tych plikach więcej, a mi się na razie jakoś nie pali. I trzecią opcją jest Assetto Corsa. Myślę, że chyba to by mógł być strzał w dziesiątkę, bo to jest taka gra, która na pewno zwróci uwagę każdego, kto jest fanem w jakimś stopniu motoryzacji albo gier wyścigowych, czy też symulatorów konkretniej. A jest naprawdę najlepszy symulator dostępny na rynku obecnie, z tego co większość ludzi mówi. Znaczy, jest jeszcze iRacing, który jest podobno bardzo dobry, ale tam się płaci abonamentowo, a ja takich gier nienawidzę. Jakbym lubił gry płacone abonamentowo, to pewnie grałbym teraz w WoWa. Zawsze chciałem to zagrać, jak byłem mniejszy, ale nigdy mi się nie podobała ta opcja, że trzeba płacić za to tak na raty. Bo ja lubię grę odstawiać w kąt i czasami wyjść sobie z kimś podpisać. I takie płacenie, żeby sobie z kimś popisać, to miałoby się z celem. Znaczy, jakbym sam na siebie zarabiał, to by nie był problem. Ile to tam jest chyba? Cała stówka na 3 miesiące, także wtedy nie byłby to problem, ale dla takiego, ile mogę mieć wtedy lat? 12, 14, to by był jednak dość spory koszt. Bo jak widzicie, zrobiłem sobie taką wersję swojego motywu. Nie wiem po co w sumie, ale nudziło mi się i chciałem sobie takie coś zrobić, to zrobiłem. Nie wiem, czy na tej grupie znowu nie padnę. O, zadziałał ten cały system. Ostatnio mi na orkach nie działo. Także spokojnie. Aha, chwilę wytchnienia. Jak gadam, to zawsze zapominam, o czym mam materiał kręcić. Boże, Jezu. Ja o wszystkim zapominam. Ja zapominam w ogóle, co mam mówić. Widzicie, jak od rzeczy mówię. Zapominam, co mam robić w grze. O.
Wybaczcie mi tego faila, ale jestem już trochę zmęczony. Znaczy, nie jestem śpiący, ale już trochę się wypaliłem. No, atakujmy, atakujmy. Także myślę, że jakbym zaczął kręcić co innego, to tych filmów też by więcej trochę było. No bo ileż można w Margonem grać? Lubię tę grę, ale tak jak ostatnio mówiłem, czego nie wrzuciłem, co prawda, bo uznałem, że nie jest ten film jakoś doskonały. I mówiłem, że przechodzenie tego samego po raz 10, 20, 30, a nawet 50 nie jest niczym fajnym. Na przykład Questa z Denem. Ja go robiłem chyba dobre 50, jak nie 100 razy. I ogólnie przewijać się przez te koboldy też tu byłem dziesiątki razy. To jest cholernie nudne już po jakimś czasie. Fajne jest to, ale mówię, to samo robisz cały czas. Wiem, że mógłbym się skupić na jednej postaci, ale to też dąży do tego, że w końcu albo skompletuję sobie EQ i też mi się znudzi, albo wbiję level na dzienne i też mi się znudzi. Także ta gra sprowadza się do jednego. No i no niestety, tak to wygląda. I myślę, że zacząłbym sobie w coś nowego trochę grać, tylko no nie mam na razie pomysłów co. Znaczy, no pomysł może mam, ale nie mam specjalnie z kim grać tam w CSGO. No, jeśli by ktoś chciał mnie wyboostować, tak jak wbiję ten poziom, to serdecznie zachęcam do odzewu. Jakiś tam potencjał mam, bo no, nawet coś tam gram, ale mówię, na razie chyba będę na rankedem, jak tam wrócę sobie do tych turniejowych, bo nie grałem te pół roku, miałem chyba Silver 4, ja tam nie grałem długo, więc o, kobold chyba jest tu wolny, no popatrzcie, można by sobie wbić kilka dni postać, to jest dobry pomysł. Piękne są te loty z niego. Ostatnio chyba Zawada lotnął 2 albo 3 legi w jeden dzień, to było mistrzostwo. Na tych koboldach eksplici szybko. Ogólnie jak się kręci film, to nie da ci tak szybko jak zwykle, bo wiadomo, tu się gada, tu się nie skupia, tu padniesz. Przynajmniej ja tak mam i to tak jest. Bo ja zazwyczaj gadam off-topowo, jak kręcę. Ja lubię mówić o Margonem, ale do czasu. I ja lubię też powiedzieć coś innego. Tak jak mówiłem na poprzednim materiale, czego nie wrzuciłem, bo mówię, nie chciało mi się, uznałem, że nie jest doskonały i w ogóle. Mówiłem, że ja rozumiem, że ktoś lubi mówić stricte o Margonem i w ogóle, ale to jest nudne. No nie tylko tą grą człowiek żyje. Ja rozumiem, że materiał jest o tym, ale myślę, że coś off-topowo czasami się fajnie posłucha, bo jest jakaś taka przerwa, coś innego zawsze. Także tak to wygląda. Na razie trochę zgubiłem wątek, ale spokojnie, do czasu. Myślę, że pojawi się ogólnie na moim kanale trochę teraz więcej tych filmów, bo mam teraz więcej czasu, mam więcej weny, więcej ochoty, ale myślę, że trzeba będzie zmienić trochę tych gości. Ostatnich kilka filmów było z Natalią już filmów raczej nie będzie. No, powód jest taki, że trochę się, że tak powiem, pokłóciliśmy. Znaczy, no nie wiem, czy to rozpowiadać, czy nie rozpowiadać. W sumie i tak już powiedziałem u Milka. Także, no trochę narobiła mi takich pleców. Już nie będę się tam rozwodził, dlaczego i tak dalej, bo to jest nieważne, to już niech zostanie między nami. W każdym razie to było trochę niemiłe, bo zrobiła mi to akurat jak wyjechałem na wakacje i spierdoliłem sobie, szczerze mówiąc, jedną noc na wyjaśnienie całej sytuacji i to było chamskie strasznie i ja po tym już nie bardzo chcę z nią rozmawiać. Przykro mi jest, bo fajnie mi się gadało, ale no niestety tak czasami bywa. No, już nieraz się przyjechałem na ludziach też z internetu, także bywa. W każdym razie myślę, że nie będę tych odcinków robił sam tak jak teraz. Na pewno będę robił je z kimś nieraz, ale zrumowałem. Wow. Przed chwilą gadałem z Sebą, ale on poszedł już spać, także postanowiłem, że nagram sam. Bo pewnie jakbym gadał z Sebą jeszcze, to byśmy dalej grali w CS-a. A już mogę rozlogować, chyba będą te koboldy.
No, a tak to spokojnie. Nie wiem, co ja w ogóle gadam, serio. Już od rzeczy zaczynam pieprzyć, jak nie wiem, co powiedzieć. Tak. A w sumie na auto mogę wsiąść. Nie wiem w sumie, gdzie mam to moje intro całe, bo wraz z instalacją nowego Windowsa sobie trochę poczyściłem tych plików i nie wiem, czy przypadkiem gdzieś nie wywaliłem. No, jak ja wywaliłem, to trudno, nie będzie najwyżej. W każdym razie, na razie mi się nie chce jakoś robić tych miniatur, bo to dużo czasu zżera. To jest fajne przez kilka pierwszych odcinków z miniaturami, ale potem strasznie uznaję, że to dużo czasu zajmuje i trochę. Jest to jednak męczące. Myślę, że sobie zrobię jakiś wzór fajny. Nie wiem, po co ja tu w ogóle poszedłem znowu. Jakiś wzór fajny razem z nowym tułem na YouTube'a i nowym awatarem. Myślałem też ogólnie, żeby nick zmienić. Nie wiem, dlaczego ja tak często mówię ogólnie dzisiaj. Nie wiem, cały czas. W każdym razie myślałem, żeby nick zmienić na jakiś inny. Nie mam jeszcze pomysłu na jaki. Bo ten Eukil już jakoś mi się z tymi latami trochę przejadł. I myślę, że wolałbym coś chyba nowego. Wiem, że dużo osób mnie pod tym nickiem zna i w ogóle, ale nie wiem, jakoś mnie tak korci. Bo w sumie, też w sumie dzisiaj cały czas mówię. Takie dziwne to jest. No, w każdym razie, też dużo osób zna mnie pod różnymi nickami. Jedni mnie znają pod nickiem Ełki, drudzy pod Supra, trzeci pod Naven i w ogóle tych ników jest jeszcze kilka tam. Już nie będę się rozwodził nad tym, bo tego jest dość sporo w sumie. Znowu w sumie, no. Nie wiem, ja jestem uczulony na to, co gadam. Jestem uczulony na moje powtórzenia, na wszystko. Mnie to niesamowicie denerwuje. Lubię mówić w miarę tak składnie. Dobra, sobie ich wybijemy tutaj. Myślę, że jak dokończymy ten resp, to można by zakończyć odcinek razem z awansem jakimś, mam nadzieję. Bo nie ma co kręcić chyba tak dłużej. Bo ostatnio zawsze. O, unikat. Pięknie. Może komuś się przyda, jak znam jakiegoś wojownika. W każdym razie ostatnio. Nie, jeszcze kiedyś tam, dawno temu, prosiliście mnie, żebym kręcił dłuższe materiały zawsze. A ostatnio zacząłem kręcić dłuższe, takie po godzinie. I zaczęliście mnie prosić, żebym kręcił więcej, a krótszych. Także, no nie wiem, jak w końcu wolicie. No. Co by nie było, to i tak będzie źle, znając niektórych. No, ale trudno. O, ta czapka jest dla mnie największym zaskoczeniem, jak dotychczas na nomadzie, bo poszedłem z zamiarem lotnięcia jej na tych złodziei i wyobraźcie sobie, że lotuję ją chyba na trzecim podwórku, a myślałem, że będę tam siedział dobre 2-3 levely i tak nie lotnę. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Fajne, jest naprawdę super. Dużo leczenia i ogólnie dobre statystyki. Z nią można schodzić spokojnie do 70, nawet 80, jak tam nic lepszego się nie znajdzie. Chociaż na 7,6 jest taka czapka, która lata jak nie wiadomo co. Nie znam jej statów na pamięć, ale chyba jest trochę lepsza. Także myślę, że niedługo to zmienimy. Dobra, idziemy sobie tutaj ich zabić i potem pójdziemy na następne piętro i wybijemy całą resztę. Myślę, że jest szansa. Kurde, nie pójdziemy. No, nie pójdziemy. No. Zamyśliłem się, wziąłem ich na auto. Przyzwyczajenie, wybaczcie. Ostatnio tu expiłem z masakrycznie dobrym eku i wszystko miałem na auto na 47 levelu. Także, no niestety padliśmy. To by było na tyle z mojej strony dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następne, których myślę, że obiecuję, że będzie więcej, będą częściej, będą lepsze. Teraz trochę głos może gorszy, bo jestem trochę chory, tak jak mówiłem. No i
Będzie ogólnie fajniej. Zachęcam do subskrypcji, bo będzie się działo. Będziecie na bieżąco. Myślę, że może jakoś live uda nam się odpalić coś. Także zachęcam jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.